Cześć. Witam Was w trzecim odcinku podcastu Piżo i Penda, w którym opowiadam historię z Bułgarii. Dzisiaj jest 6 marca. Nagrywam ten podcast z bardzo dużym wyprzedzeniem, bo nie mam wielu możliwości, żeby być po prostu sama. Dzisiaj jest 11. dzień wojny w Ukrainie i szczerze mówiąc, nie wiem co powiedzieć. Chciałam zupełnie normalnie zacząć te, ten podcast i powiedzieć kilka słów na końcu, ale po prostu nie mogę. Mam ściśnięte gardło. Od rana, mimo że cały czas obiecuję sobie, że nie mogę ciągle czytać na ten temat, że muszę troszeczkę robić sobie paus od informacji, no po prostu dalej czytam. Ale mimo wszystko siadam tutaj i e, nagram ten podcast, który przygotowałam. W tym tygodniu to pisanie i skupianie się na jakiejś historii pozwala mi jakoś zająć głowy wieczorami i właśnie zamiast siedzieć na Instagramie i scrollować czy śledzić informacje, to po prostu piszę podcast, czytam, słucham, oglądam jakieś filmy. Dlatego postanowiłam, że nadal będę ten podcast nagrywać. Całkiem możliwe, że większość osób nie ma ochoty słuchać teraz takich historii. Ja to jak najbardziej rozumiem, ale będą sobie po prostu te podcasty siedziały w tym YouTubie, na tym Spotify'u. I jak przyjdzie na nie pora, aby w lepszych czasach to po prostu kto będzie miał ochotę, będzie mógł sobie je wysłuchać. Dzisiejsza historia jest dość zakręcona bo mamy tutaj serię książek pewnego, nomen omen, Rusjanina, ruch społeczny, który niektórzy nazywają sektą, pewną bułgarską fundację i tajemniczą śmierć 25-letniego Maria, który został znaleziony pod słupem energetycznym w małej wsi. Brzmi dość skomplikowanie. Szczerze mówiąc, im dalej zagłębiałam się w tę historię, tym robiło się bardziej absurdalnie, ale spróbuję połączyć te wszystkie wątki w logiczną całość. 7 października 2012 roku 20-letnia znajduje ciało Maria Nuszkowa leżące pod słupem energetycznym. Wcześniejszą noc oboje spędzili w domku letniskowym we wsi Bistrica, która znajduje się 8 km od miasta Bagoęgrad. Ale nie byli tam sami. W domku zebrali się wolontariusze z fundacji Meczta, czyli marzenie. Mario od trzech lat był zaangażowany w jej działania. I mimo, że jej nazwa jest pozytywna, marzenie, kojarzy się z samymi dobrymi rzeczami. Przyjaciele Maria po jego śmierci mówią, że to ta fundacja właśnie, a dokładniej jej przewodniczący Rosen Angełow, jest w jakiś sposób związany ze śmiercią chłopaka. Żeby odpowiedzieć jednak, co to za fundacja i czym się zajmuje, muszę cofnąć się najpierw do 1950 roku, kiedy w Czernichowie, mieście na terenie dzisiejszej Ukrainy, Rodzi się Władimir Nikołajewicz Megre, a właściwie Władimir Puzakow. Dlaczego Megre? O tym powiem za chwilę. O samym Władimirze nie wiemy za wiele i chyba wszystkie informacje pochodzą z jego strony i książek, więc trudno mi je zweryfikować, ale załóżmy, że to prawda. Megre spędził dużą część swojego dzieciństwa ze swoją babcią Efrosinią, która była miejscową uzdrowicielką. Mowa tutaj oczywiście o tak zwanej szeptunce, czy też szeptusze. W Polsce takie uzdrowicielki znajdują się na Podlasiu i są to przeważnie osoby wyznania prawosławnego. W Bułgarii jest ich wiele. Nazywa się je bajaczkami. To są zawsze kobiety. I to jest w sumie dość interesujący temat. Tak sobie myślę, że może kiedyś mogę zrobić o tym odcinek. Dajcie znać w komentarzach, czy byłoby to ciekawe. Ja sama. Szczerze mówiąc, nie wiem o tym za wiele, chętnie poczytałabym coś więcej. Ale wróćmy do Pana Megre. Myślę, że fakt, że spędził w dzieciństwie dużo czasu z babcią, która była taką ludową uzdrowicielką właśnie, może mieć ogromny wpływ na jego przyszłe książki. Już jako 16 latek Megre opuścił dom rodzinny i przeniósł się do Nowosybirska, gdzie pracował jako fotograf. W tym czasie wziął też ślub i przyjął nazwisko żony, mygrę. Jestem ciekawa, czy to była częsta praktyka wtedy. Tak sobie myślę, że chyba nie, co jest ciekawym faktem też. Potem rozwiódł się ze swoją żoną, ale nazwisko sobie zostawił, co też jest ciekawe. Myślę, że dlatego, że po prostu brzmi ciekawiej. Miał też z tego małżeństwa córkę. Na początku lat 90., Megre był przewodniczącym Międzyregionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Syberyjskich, a w latach 1994-95 zorganizował dwie duże ekspedycje handlowe po rzece OP, i na jednej z tych ekspedycji miał poznać kobietę o imieniu Anastazja, która wpłynęła na całe jego późniejsze życie. Dlaczego mówię, miał? bo jak sami potem zobaczycie, kobieta ta jest zapewne postacią zupełnie przez Megre wymyśloną. Te ekspedycje były podobno nieopłacalne i Megre zostawił swój cały majątek, żeby je zorganizować. Jego bliscy dziwili się, dlaczego to robi, ale odpowiedź na to pytanie znaleźli w wydanej w 1996 roku książce Anastazja, która była pierwszym tomem serii Dzwoniące cedry Rosji. Teraz opowiem trochę o tej książce, której główną bohaterką była właśnie Anastazja, którą Megre miał poznać osobiście w rosyjskiej tajdze. Tekst książki jest dostępny na stronie rozwójduchowy.net i chciałam ją nawet przeczytać. Ale po kilku stronach stwierdziłam, że zbyt szanuje swój czas. Okazuje się jednak, że ta książka jest także popularna w Polsce i to, no powiedziałabym, że bardzo popularna. Ma nawet dość wysoką ocenę na stronie Lubimy Czytać 7,5. I teraz przeczytam wam jedną z ocen 10 na 10. Autor zabiera nas do syberyjskiej tajgi, gdzie spotyka Anastazję. Spotkanie to całkowicie zmieni jego życie. Anastazja jest czystym, ucieleśnionym dobrem podaje praktyczne wskazówki i porady, jak stać się lepszym, zdrowszym oraz jak wyjść z codziennej iluzji zakłamanego życia. Poznać i pokochać naturę. Poznajemy cudowne właściwości dzwoniących cedrów, oraz uczymy się wielu ciekawych rzeczy. Za mną, jak na razie, pierwszy tom i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tej książki, którą szczerze polecam. I co, zachęceni? Ta recenzja dobrze pokazuje, co tak naprawdę ludziom się w tych książkach podoba i czego tam szukają, co tam odnajdują. Jeżeli chodzi o samą książkę, to zaraz pod spisem treści umieszczony jest napis. Bohaterka książki Anastazja stwierdza, że w tekście funkcjonuje taka łączność liter i kombinacja słów, która bosko oddziałuje na człowieka. Wpływ ten odbierany jest podczas czytania, kiedy na słuch nie oddziałują dźwięki wydawane przez sztuczne przedmioty i mechanizmy. Naturalne dźwięki, śpiew ptaków, plus kropel deszczu, szelest liści na drzewach pozytywnie wpływają na odbiór. Prawda to czy nie, decydujesz sam, czytelniku. Na stronie Dzwoniące Cedry Polski, tak, jest taka strona, jest napisane, że oddziaływanie książki jest najsilniejsze, gdy korzysta się z książkowego wydania, a jeszcze lepiej, kiedy czytamy ją na łonie natury. E-booki to środek doraźny. Być może książka nie zachęciła mnie do siebie, bo zaczęłam czytać e-book, a nie wydanie papierowe. Widzimy tutaj wyraźnie, po tych wszystkich informacjach, które Wam przeczytałam, że wchodzimy tutaj grubo w ezoteryczne klimaty. O czym jest ta książka? Kim jest Anastazja? Megre pisze w niej o swoim spotkaniu z Anastazją, która całe życie mieszka w Tajdze. Tylko dwa razy była w dużym mieście, żeby przekonać się, że to nie jest życie dla niej. Pieniądze na wyjazd zdobyła ze sprzedaży jagód i grzybów, a paszport pożyczyła od znajomej. Nie wiem w sumie po co jej paszport, żeby wyjeżdżać ze swojej wsi do miasta rosyjskiego. Hm. Anastazja była kobietą wyjątkowo piękną, ale przede wszystkim inteligentną. Dzięki jej mądrości Megre zmienił swoje życie i napisał aż 10 książek. Nie chcę pastwić się nad tą książką, ale na przykład już na dziewiątej stronie przeczytałam coś takiego. Bardzo chcę się z wami tym podzielić, tym fragmentem. Zdecydowałem się na małą przekąskę. Wyciągnąłem z torby kanapki i płaską butelkę koniaku. Zaproponowałem Anastazji alkohol, ale odmówiła. W czasie, gdy spożywałem posiłek, Anastazja leżała w trawie, jakby wystawiała się na głaskanie promieni słońca, które odbijały się od jej otwartych dłoni złocistym światłem. Była do połowy obnażona. Ta kobieta była piękna, patrzyłem na nią i myślałem dlaczego od zawsze Kobiety do skraju wytrzymałości odkrywają to nogi, to piersi, to jedno i drugie dekoltem i mini. Czy nie dlatego, żeby wołać dochodzących wokół ludzi: "Popatrz na mnie, jaka jestem piękna, otwarta i dostępna". I co zostaje mężczyźnie? Przeciwstawić się seksualnemu pragnieniu i tym samym poniżyć kobietę swoją obojętnością. Ciekawe, prawda? Albo okazać jej swoje zainteresowanie i naruszyć przykazanie dane przez pana Boga. Zaintrygowany zapytałem ją, czy nie boi się sama przebywać w lesie. Ja tutaj nie mam się czego bać, odpowiedziała Anastazja. Ciekawe, jak broniłabyś się, spotkawszy dwóch, trzech facetów geologów czy myśliwych? Nie odpowiedziała, uśmiechnęła się tylko. Pomyślałem sobie, jak to się dzieje, że ta młoda, niezwykle olśniewająca piękność może się nikogo i niczego nie bać. Za to, co zdarzyło się w następnym momencie, do tej pory jest mi wstyd. Objąłem ją i przytuliłam do siebie. Nie sprzeciwiała się gwałtownie, chociaż w jej jędrnym ciele wyczułem niemałą siłę. Właśnie dlatego nie mógłbym jej pokonać. Ostatnią rzeczą, jaką sobie przypominam przed utratą przytomności, były wypowiedziane przez nią słowa. Nie wolno, uspokój się. Gdyż nagle ogarnął mnie strach o wyjątkowej mocy. Strach nie wiadomo przed czym. Jaki zdarza się w dzieciństwie, kiedy jesteś sam w domu i nie wiadomo czego się boisz. Gdy doszedłem do siebie, ona klęczała przede mną, jedną rękę położyła na mojej piersi, a drugą machała do kogoś do góry i w różne strony. Uśmiechała się. Nie do mnie, a do kogoś niewidzialnego, kto był w pobliżu, jakby pokazywała, że nic złego się jej nie stało. Anastazja popatrzyła mi prosto w oczy. Uspokój się, już wszystko minęło. Ale co to było? Zapytałem. Harmonia panująca w tym miejscu nie zaakceptowała zrodzonego w tobie pragnienia. Dlatego wystraszyłeś się i straciłeś przytomność. W przyszłości sam to zrozumiesz. O jakiej harmonii mówisz? Sama przecież zaczęłaś się bronić. Ja też nie zaakceptowałam twoich pragnień. Nie było mi przyjemnie. Usiadłem i przyciągnąłam do siebie torbę. Dziwne. Nie zaakceptowała. Nie było jej przyjemnie. Wy, kobiety, robicie wszystko, żeby nas kusić. Nogi odkrywacie, piersi wystawiacie, na szpilkach chodzicie, niewygodnie wam, a chodzicie, wiercicie swoimi krągłościami, a jak coś się wydarzy, och, to nie jest mi potrzebne, ja nie jestem taka. Dlaczego w takim razie kręcicie pośladkami, obudnicę? Dlaczego zdjęłaś z siebie ubranie, przecież nie jest gorąco? Potem rozłożyłaś się, zamilkłaś i na dodatek tajemniczo się uśmiechałaś. W ubraniu jest niewygodnie, ubieram się tylko wtedy, kiedy wychodzę z lasu do ludzi, żeby wyglądać jak wszyscy. Położyłam się na słoneczku, żeby odpocząć i nie przeszkadzać ci w posiłku. Nie chciałaś przeszkadzać, ale przeszkodziłaś. Rzeczywiście, każda kobieta pragnie, żeby mężczyźni zwracali na nią uwagę. Ale nie tylko na nogi i piersi. Chciałabym, żeby nie ominął mnie ten jedyny, który mógłby zauważyć coś więcej niż tylko wdzięki. Przecież nikt tędy nie przechodził i co takiego niezwykłego można zobaczyć, jeżeli na pierwszym planie sterczą wystawione nogi. Dziwne jesteście wy kobiety, nielogiczne. Tak, przykro mi, ale tak jest. Może już pójdziemy, Władimirze. Skończyłeś jeść? Odpocząłeś? Tak, to był ten fragment i <laughs> szczerze mówiąc na tym skończyłam czytać tę książkę. Tysiące ludzi na całym świecie twierdzi, że ta książka, a właściwie seria książek dzwoniące cedry Rosji, zmieniła ich życie. Dzięki niej ludzie zastanawiają się nad sobą, nad swoją egzystencją, chcą innego życia. Anastazja uczy ich, jak wychowywać dzieci, jakie powinniśmy mieć wartości, jak stworzyć trwały związek, otwierając się na energię miłości. Mamy tutaj elementy panteiczne. Anastazja wierzy w Boga, który jest w naturze. Opowiada o stworzeniu świata, o życiu w zgodzie z naturą, jej mądrości to jak studnia bez dna. Mamy tu dość już wytarty motyw. Mężczyzna z wielkiego świata, który sam określa się przedsiębiorcą z sukcesami, spotyka się z niewinną, mądrą, koniecznie piękną kobietą, której nie trzeba wiele do życia: żyje w zgodzie z naturą i uczy go życia. On jest najpierw sceptyczny. Ale powoli się przekonuje. Książka stała się hitem, ogromnym hitem w Rosji, a potem stopniowo w innych krajach. W 1999 roku Megre założył Władimirski Fundusz Kultury i Poparcia Twórczości Anastazja oraz założył stronę internetową anastazja.ru. Do 2010 roku napisał 10 tomów i sprzedał kilkanaście milionów egzemplarzy. Książki zostały przetłumaczone na ponad 20 języków. Reklamowane są jako zmieniające życie. W 2011 roku Megre został laureatem Międzynarodowej Nagrody Pokojowej GUSI. Jeżeli ktoś tak jak ja nigdy o niej nie słyszał, to jest to prywatna nagroda przyznawana przez fundację w Manili na Filipinach. Trudno mi ocenić, jaką ma wagę. Ale strona internetowa fundacji nie działa, a na stronie na Facebooku, która ma ponad 2000 polubień, ostatnie zdjęcia są z 2019 roku. Megrenie poprzestał na książkach. Oczywiście, zrobił z tego wielki biznes. Organizował, nawet mogę powiedzieć, chyba nie wiem czy teraz organizuje wykłady, on cały czas żyje, ale udziela bardzo często różnych wywiadów, na przykład na YouTubie. Z tego co widziałam, są świeże jakieś wywiady. Ma też oczywiście swój sklep internetowy z wieloma produktami, które w jakiś sposób są związane z jego książkami. Znajdziemy tam m.in. cedrową pastę do zębów, cedrowe łyżeczki, biżuterię, olej z orzechów cedrowych w cenie 70 dolarów i specjalny eliksir o bardzo silnym działaniu. Który wspomaga pracę całego organizmu za jedyne 110 dolarów. Megre uznaje, że wydarzenia z książki są prawdziwe. Często zadawano mu pytanie, czy Anastazja, która na marginesie miała mu podobno spłodzić syna, czy Anastazja naprawdę istnieje. Megre lubi odpowiadać na to pytanie kreatywnie, na przykład to cytat z jego strony internetowej. Wielokrotnie odpowiadałem na to pytanie, ale odpowiem ponownie. Anastazja jest niezwykle realna. Tak realna, że jej myśli można odczuć w naszej obecnej rzeczywistości na całym świecie. Co może być bardziej realne? Oczywiście nikt nigdy jej nie widział, nie ma żadnego dowodu na jej istnienie. Kobieta, znajdująca się na okładce jego książek, okazała się być modelką z Łotwy. Na stronie dzwoniące cedry Rosji jest napisane, że Anastazja nie chce opuszczać swego ukochanego miejsca. W którym od wieków mieszkali jej przodkowie, nie pociąga jej perspektywa wyjazdu do miasta i brania udziału w rozmaitych talk show, aby coś komuś udowodnić. Wygodne. Taka doza tajemniczości zapewne wpływa bardzo dobrze na sprzedaż. Wydaje mi się też, że większość miłośników tych książek dopuszcza myśl, a nawet wie, że jest to fikcja literacka, ewentualnie fikcja wymieszana z faktami, ale są też tacy, którzy łkają każde słowo. Widziałam też w dwóch miejscach, że Megre prowadził jakiś proces przeciwko komuś o plagiat i w tym celu musiał przyznać oficjalnie, że Anastazja jest postacią fikcyjną. I tak przechodzimy do ruchu społecznego, jak to jest określane, który nosi nazwę dzwoniące cedry Rosji. Opiera się on na idei przedstawionej w książce. Chodzi o tak zwane Siedliska Rodowe. Każda rodzina powinna posiadać kawałek ziemi o powierzchni co najmniej jednego hektara, na którym stworzy swoje miejsce do życia. Założenia są takie, że ziemia ta nie może być sprzedana, jedynie dziedziczona musi posiadać staw, i rodzina musi być samowystarczalna. Takie siedliska łączą się w rodowe wioski, i takie osady rzeczywiście istnieją, głównie w Rosji i na Białorusi. Tamten ruch nazywa się dzwoniący Cedry Białorusi. Można zobaczyć zdjęcia w internecie. Takie siedlisko musi być stworzone według ściśle określonych zasad, które są dokładnie opisane w książce. Ale nie tylko w Rosji i na Białorusi są osoby, które tak bardzo zafascynowała ta idea. Podobne miejsca zaczynają się pojawiać w Stanach Zjednoczonych, tam nawet ten ruch ma swój kanał na YouTubie, jest cały czas aktualizowany. W Niemczech od wielu lat już istnieją tak zwani Anastazjo anastazjowcy. Tak? W Polsce też yy, i Bułgarii, do której zaraz wrócę. I na pewno, jak zaczęłam o tym opowiadać, część osób pomyślała sobie, że ma to jakieś znamiona sekty. Na stronie dzwoniące cedry. Polski na pytanie, czy dzwoniące cedry są związane z jakąś religią lub kultem, jest taka odpowiedź. Na chwilę obecną nie jesteśmy oficjalnie zrzeszeni, czy zorganizowani, nie przeprowadzamy też wspólnych modłów czy rytuałów. Używane czasem określenie Anastazjowcy odnosi się raczej do serii książek do idei nie do samej pustelnicy Anastazji, która w żadnym razie nie jest obiektem kultu. Ona sama, jak i jej krewni, nie wyznają. Żadnej religii, chociaż sporo opowiada o Bogu i duchowości. Rosyjska cerkiew uznaje jednak ten ruch za sektę. Oglądałam również krótki reportaż na temat ruchu anastazjowców w Niemczech o tytule Anastazja między ezoteryzmem a ekstremizmem. Po trzyletnim śledztwie dziennikarskim ustalono, że w Niemczech ruch ten ma rasistowskie i antysemickie elementy. Liderzy ruchu głoszą, że żyjemy w złym świecie, na który mają wpływ żydowskie konspiracje, to tak w skrócie. Dochodzę do wniosku, że przez to, że ruch ten nie jest jakoś specjalnie zorganizowany, w każdym kraju wygląda on trochę inaczej. Nawet wioski w tym samym kraju mogą się od siebie różnić. różnić One często powstają też niezależnie od siebie. W teorii sama idea nie ma w sobie nic szkodliwego. Zbiera jedynie ludzi, którzy pragną żyć w zgodzie z naturą, łączyć swoje siedliska we wioski. Możliwe jednak, że w praktyce wygląda to inaczej. W takich małych, zamkniętych społecznościach jest łatwo rozwinięcie się jakichś radykalnych poglądów, łatwo o pewne wynaturzenia. W samej książce jest e, kilka szkodliwych treści. Na przykład, już na początku przeczytałam, że wyszlifowany kawałek cedru. To jest, wydaje mi się, że coś bardzo magicznego dla nich. Jest w stanie uleczyć nawet AIDS. Książka odrzuca też szkołę, mówi się tam dużo o samoleczeniu. To mogą być szkodliwe treści, i jestem przekonana, że w tych 10 tomach są różne kwiatki. Wiele chyba zależy od tego, jak ktoś na poważnie bierze te treści, czy chce wszystko wypełniać co do Joty, czy jedynie inspiruje się tymi książkami. Co ciekawe, sam Megre nigdy takiego siedliska nie utworzył. Chyba nie miał też raczej aspiracji, żeby stawać się jakimś przewodnikiem duchowym. Oczywiście prowadził wiele wykładów, ale to jest po prostu część jego biznesu. I tak naprawdę o jego życiu wiadomo bardzo, bardzo mało. Taką ciekawostką może być, że w 2013 roku czytelnicy książek z tego co zrozumiałam, z inicjatywy Megre, ale on chyba nie jest już w to zaangażowany, zarejestrowali partię, rodzima partia, której celem było, aby każda chętna rosyjska rodzina otrzymała bezpłatnie hektar ziemi. No brzmi to okej, okay, ale na ich stronie znalazłam też takie zdania, jeżeli chodzi o ich cele, tak? Jak na przykład przywrócić ludziom sposób życia i rytua rytuały zdolne do zachowania miłości w rodzinach na zawsze i różne różne inne podobne zdania. Jest to dla mnie dziwne, bo to jest w końcu partia polityczna. Co ciekawe, w 2015 roku władze rosyjskie rozpoczęły akcję przydzielania hektarowych działek na Dalekim Wschodzie, i w 2016 roku została podpisana stosowna ustawa przez pana P, którego nazwiska nawet nie chce mi się wymieniać, który powiedział pewnie na to, a ja na to, jak na lato, tak? Bo tacy ludzie, niezainteresowani światem, pragnący żyć w izolacji i bez dostępu do informacji, są dla niego jak gówno dla muchy, przepraszam. Czas jednak wrócić do Bułgarii, bo pewnie już sobie myślicie, o czym ja tu opowiadam. Przecież to miał być podcast o historiach z Bułgarii. Przenosimy się zatem do Błogoewgradu, miasta na południe od Sofii, które ma prawie 80 tysięcy mieszkańców. Błogoewgrad, tak na marginesie, to jest miasto, w którym spędziłam kilka miesięcy i bardzo dobrze mi się kojarzy. Ale w tej historii nie mamy dobrych wydarzeń. Właśnie w Błogoowgradzie mieszkał 25-letni Mario Nóżkow, o którym wspominałam na początku. 7 października 2012 roku chłopak został znaleziony martwy pod słupem energetycznym mającym 16 metrów. Słup ten znajdował się w pobliżu wsi Bistrica 8 km od Błogowgradu. Chłopak zginął wskutek obrażeń, które były skutkiem upadku z Wysoka. Prokuratura rozpoczęła śledztwo, chcąc ustalić, czy był to wypadek, samobójstwo czy zabójstwo. Pod uwagę brano także skłanianie do samobójstwa. Bliscy przyjaciele Maria od początku byli pewni, że za jego śmierć pośrednio, no bo nie bezpośrednio, ale pośrednio, jest odpowiedzialny Rosen Angełow, przewodniczący Fundacji Marzenia. Od jakiegoś czasu byli zaniepokojeni stanem chłopaka, który od trzech lat był wolontariuszem w owej fundacji. Mario nie miał łatwego dzieciństwa. Gdy miał 10 lat, zmarła jego matka. Z ojcem, który był starszy niż ojcowie jego rówieśników, nie mógł znaleźć wspólnego języka. W 2009 roku jego ojciec także zmarł. Mario miał wtedy 22 lata. To właśnie w tym czasie stał się wolontariuszem w fundacji Marzenie, która jak jest napisane na ich stronie. Zajmuje się badaniem, uświadamianiem i rozpowszechnianiem szczęśliwego, przyjaznego dla środowiska stylu życia. Kiedyś Mario był wesołym chłopakiem, lubiącym sport, w tym sporty ekstremalne i często spotykającym się z przyjaciółmi. Od kiedy stał się członkiem fundacji, stopniowo zaczął się zmieniać. Bardzo często robił głodówki. Zdarzało mu się, że w ciągu całego dnia zjadł na przykład jedno jabłko i robił tak bardzo często, często te głodówki trwały dniami. Cały czas mówił, że musi się z czegoś oczyścić. Często chodził boso, przytulał się do drzew i próbował przekonywać swoich przyjaciół, że muszą założyć rodowe siedliska. Przestał używać jakichkolwiek kosmetyków, nawet pasty do zębów. Z czasem kończył znajomość z każdym, kto poddawał wątpliwość działania fundacji. Jednemu przyjacielowi wyznał nawet, że wierzy, że może latać. W ostatnim miesiącu przed śmiercią Mario sprzedał znaczną część swojego majątku i według bliskich Maria pieniądze zostały przekazane fundacji. Podejrzewam, że po pierwsze chyba trudno to udowodnić, chociaż może nie, no zależy. Jak one zostały przekazane, ale po drugie, każdy oczywiście ma prawo przekazywać pieniądze komu, komu chce. Mario był dorosłym, człowiekiem, mógł robić ze swoimi pieniędzmi, co mu się podoba. Kim był Rosen Angelow i ta cała fundacja? W tym czasie Angelow był nauczycielem filozofii w jednym z bogów grackich liceów. Co ciekawe, Znalazłam, że jego wykształcenie to, że był doktorem socjologii, więc nie wiem na jakiej podstawie. Był nauczycielem filozofii, podobno to była bardzo dobra szkoła, ale to tak na marginesie. Był nawet lubiany przez uczniów. Niektórzy mówili, że mówił co prawda dziwne rzeczy, ale lekcje przynajmniej były niestandardowe. Czasem wychodzili poza klasę, spędzali czas na łonie natury. Rosen dawał im listę książek, z której mieli wybrać dwa, dwie pozycje do przeczytania. Podobno do żadnej nie namawiał, ale kilku osobom powiedział, że wyjątkowo warto przeczytać, jak się już pewnie domyślacie, Anastazję Władimira Megre. Można powiedzieć, że to w szkole wyłapywał chętne osoby do swojej fundacji, bo wszystkie osoby, które tam Chyba wszystkie, prawie wszystkie, przynajmniej te, które się wypowiadały w reportażu, który oglądałam, właśnie poznały Angełowa na lekcjach filozofii. W tej szkole właśnie poznał także Maria. A jak twierdzi jego dziewczyna z liceum, seria książek Megre to jedyne książki, które chłopak przeczytał w życiu od deski do deski. Był nimi zafascynowany. Czym się zajmowała sama fundacja? Trudno powiedzieć. Według ich strony, cele są następujące: rozwój kreatywności w każdym z jej konstruktywnych przejawów wzmocnienie ogólnego zdrowia ludzkiego, poprawa dobrobytu materialnego, poprawa środowiska życia i środowiska przywrócenie dobrych tradycji w edukacji ustalenie wartości proekologicznych w, sztu w sztuce leczniczej i w praktyce Wzmacnianie rodziny jako przestrzeni miłości, odrodzenie i zachowanie rodowej pamięci, świąt i zwyczajów, rozbudzanie w ludziach świadomości prawdy, pokoju i obfitości, ochrona i odbudowanie przyrody, jej powiązania z nią oraz przyjazny dla środowiska sposób życia. Na stronie możemy też przeczytać, że chcą współpracować z właścicielami biznesów. Opisują także, w co wierzą, skupiając się na samoleczeniu. Widać, że jest to bardzo ważny punkt w ich wierze. Myślę, że tak można to powiedzieć. Wierzą, że zdrowie jest dostępne dla każdego, a każda choroba ma swój racjonalny sens i może zostać przezwyciężona. Proste. Na stronie opisana jest także koncepcja siedlisk rodowych, co ciekawe, jednak w żadnym miejscu nie jest wspomniana. Książka Anastazja, czy nazwisko Megre. W reportażu dla bułgarskiej telewizji BTV, który został nagrany zaraz po śmierci Maria, Angełów potwierdza jednak, że Megre go inspiruje. Fundacja organizuje także zielone szkoły dla dzieci. I to chyba przeraża mnie najbardziej, bo pod przykrywką zajęć z ekologii, na świeżym powietrzu, dzieciom przekazuje się jakieś informacje o wszechmocnym, który pomaga w samoleczeniu. Właśnie dzięki temu reportażowi mogłam przyjrzeć się i posłuchać się Rosena Angelowa. I muszę Wam powiedzieć, że jest to, w mojej opinii oczywiście, wyjątkowo niesympatyczna postać. Wszyscy potwierdzają, że Mario i Rosen byli bardzo bliscy. Mario traktował go jako swojego nauczyciela, wierzył mu bezgranicznie. Jeździli razem na wycieczki. Już od lat chodzili po górach, razem głodowali, znaczy przeprowadzali głodówki. A kilka dni po jego śmierci, Angełow bardzo opryskliwie odpowiada dziennikarce, że to nie jego problem, że Mario robił głodówki. On nie jest za nic odpowiedzialny. Jak już mówiłam, w nocy przed śmiercią Maria był on w domku letniskowym Angełowa razem z innymi wolontariuszami. Chłopaka znalazła nad ranem 20-letnia wolontariuszka fundacji. Angełow od początku twierdził, że z tą śmiercią nie miał nic wspólnego, nic nie wie na jej temat. Przyjaciele Maria zwrócili jednak uwagę na dziwne wpisy na Facebooku po śmierci chłopaka. Angelow napisał, że współczuje Mariu ciężkiego wyboru. Jakiego wyboru? Czy się zabić? Czy Angelow o czymś wiedział? Dziewczyna, która też była wolontariuszką fundacji, napisała natomiast też na Facebooku, bo wtedy już się już prokuratura prowadziła śledztwo, że nie ma znaczenia, kto jest winny czego winny Jest jeszcze jedna dziwna rzecz, nie wiem czy potwierdzona, ale muszę o tym wspomnieć. 3 października Angelów miał wziąć wolne w pracy na 8 października, twierdząc, że idzie na pogrzeb bliskiej osoby. Mario umiera 7 października, a w poniedziałek 8 jest jego pogrzeb. Nie wiem czy to prawda, znalazłam to w jednym dość wiarygodnym źródle. Być może to prawda, być może nie, a może rzeczywiście tak było, ale chodziło o pogrzeb kogoś innego i był to przypadek. Trudno powiedzieć, ale warto o tym wspomnieć. Reporterka zapytała angełowa w dokumencie, co zrobił, aby pomóc chłopakowi, bo jasne było, że w ostatnich dniach swojego życia był zagubiony, działo się z nim coś złego. Angełow odpowiedział, że jego działania to były działania przyjaciela, a zapytano o podanie jakichś konkretnych działań, konkretnych przykładów. Odpowiedział: Wolę, żeby ludzie to poczuli. Bardzo konkretne, prawda? To jest przykład tego, w jaki sposób, jakich słów używa ten człowiek, w jaki sposób się wypowiada. Trochę przypomina mi to yy, yy, odpowiedzi Megre, czyli jak powiedzieć coś, żeby nie powiedzieć nic. Po śmierci chłopaka, Angelow został czasowo odsunięty od pracy w szkole. Jednocześnie dyrektorka twierdziła, że nie miała żadnej wiedzy, że nauczyciel omawia literaturę, która nie znajduje się na liście ministerstwa. Szkoła nie czuła się winna, jednak pod naciskiem opinii publicznej, wtedy w Bogowgradzie to była bardzo głośna sprawa, przyjaciele Maria wychodzili na ulicę, robili protesty. I Angełów został zwolniony. W 2013 roku nauczyciel rozpoczął proces przeciwko szkole, i 20 sierpnia 2013 roku sąd zdecydował, że ma wrócić do pracy i ma otrzymać rekompensatę w wysokości 2571 lewów. To jest ponad 5000 zł. Powodem tej decyzji nie było to, że nie udowodniono, że Angeloff omawiał na lekcjach literaturę spoza oficjalnego spisu lektur. Co więcej, jeden z biegłych potwierdził, że nauczyciel omijał klasyków, a zajmował się takimi książkami jak właśnie Megre, hinduskiego guru Osho i Rosjanina Grigoria Gra Grabowoja, który został skazany na 7 lat więzienia za to, że mówił, że potrafi wskrzeszać ludzi. Jasne jest zatem, jakie były jego zainteresowania. Powodem decyzji sądu był jednak fakt, że Angelow został zwolniony podczas gdy był na bezpłatnym urlopie. Stało się to bez konsultacji z inspektorem pracy, więc po prostu odbyło się to nielegalnie. Chodzi tutaj o błędy proceduralne. Wrócę jeszcze do tego reportażu, który został nagrany po śmierci Maria. Reporterka spotyka się z wolontariuszami, którzy oczywiście stoją murem ze swoim nauczycielem. Opowiadają o tym, ile fundacja im daje. Jedna dziewczyna znalazła tam przyjaciół po śmierci ojca, inna jest dzieckiem rozwiedzionych rodziców, i w książkach Mgr. Zafascynowało ją podejście do wartości rodzinnych. Wszyscy mówią, że dzięki fundacji nie czują się samotni. Z jednej strony możemy powiedzieć świetnie, fundacja pomaga tym ludziom, którzy widocznie czerpią z niej jakieś dobre wartości, czują, że mają kogoś w trudnych momentach swojego życia. Z drugiej strony bardzo dobrze widać, jakich ludzi aniołów przyciągał do tej fundacji. Trochę zagubionych, potrzebujących kontaktu z innymi, potrzebujących wsparcia. No tak działają też sekty. Chociaż oczywiście nie chcę tutaj tej fundacji sektą nazywać, ale widać tutaj pewne schematy. Sam angiel wydaje się być pewny siebie. Momentami odpowiada nerwowo i opryskliwie, momentami ma dziwny uśmieszek na ustach. Pozwolę sobie go nazwać niepokojącym człowiekiem. W reportażu otwarcie mówi, że działania fundacji są związane z ideami przedstawionymi w książkach Megre. A na pytanie, dlaczego ma dwa samochody, trzy telefony komórkowe, odpowiada, że każda droga do realizacji idei z książek jest inna. Koncepcja siedlisk rodowych jest dla nich, dla tych fundacji, naprawdę jedynie koncepcją. Angełów mówi, że to jest jakiś cel, który nie wiadomo, kiedy będzie zrealizowany, na pewno za wiele, wiele lat. Na razie koncentrują się na tym, żeby przeprowadzać się różne wykłady, szkolenia, starają się o pieniądze z projektów unijnych. Jeszcze podczas przeprowadzania śledztwa Angelow miał sam zgłosić się na policję, żeby przeprowadzono na nim badanie wariografem i przeszedł je pomyślnie. 26 czerwca 2014 roku sprawę zamknięto oficjalnie i ustalono, że śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Czyli wychodzi na to, że chłopak postanowił wejść na ten słup elektryczny, z jakiego powodu trudno powiedzieć, i z niego spadł. Też w jednym miejscu, czy tam nawet w kilku miejscach było napisane, że był porażony prądem i, w, i spadł. To na pewno Autopsja to wykazała, jak, jak, jak to zwykle bywa, nie ma za wielu informacji na ten temat w bułgarskich mediach. Przyjaciele Maria do dziś nie mogą pogodzić się ze śmiercią chłopaka. Nie mogą zrozumieć, jak młody człowiek, młody chłopak przemienił się ze szczęśliwego i pełnego życia, wychudzonego i stroniącego od innych. Uważają, że Angełow wykorzystał go finansowo i nagabywał do dziwnych praktyk. Faktem jest, że tej nocy byli razem. Co się wtedy wydarzyło? Dlaczego Mario wspiał się na ten słup? Może myślał, że może latać? Albo rzeczywiście chciał popełnić samobójstwo i Angel wiedział o wszystkim? Na te pytania nie znajdziemy już odpowiedzi. Bardzo cienka jest granica między jakimiś ruchami, które zajmują się duchowością, a sektami. Czasem działają pod przykrywką fundacji, właśnie nauczają pod przykrywką zajęć z ekologii. Widać, że Angolów miał aspirację, żeby być duchowym przewodnikiem, kimś, w kogo wpatrują się inni. Opierał się na ideach z Anastazji, ale łączył je z innymi. Fascynował go na przykład założyciel Sekty Muna. Był nawet na jego kongresach, był z tego dumny. No i wydaje mi się, że to mówi samo za siebie, jakim człowiekiem był i w co wierzył. Jeśli chodzi o samego Maria, nie bez znaczenia jest fakt, że związał się z fundacją po śmierci ojca. Rosen Angełow był osobą, której ufał, z którą spędzał czas. Stan psychiczny Maria, zwłaszcza w ostatnich dniach, z tego co mówią jego przyjaciele, nie był dobry, ale nie dopuszczał do siebie wielu osób, a Angełow był wyjątkiem, ale nie zdecydował się mu pomóc. Nie wiadomo, co się stało w domku, o czym wiedział, o czym nie wiedział. Ale z pewnością ta fanatyczna wiara w idee, które głosił Angełow, jeszcze pogłębiały jego zły stan psychiczny. I zamiast tych jakichś dziwnych teorii o samoleczeniu, temu chłopakowi powinna być okazana pomoc psychiatryczna. A tego nie zrobiono. Sprawdziłam, co się stało z Angełowem później. Dwa, trzy lata po tym, jak go zwolniono, a potem przywrócono do pracy, zniknął z w Ewgradu. Nie wrócił do pracy w szkole. Nie wiem, co się działo wtedy z jego, z jego fundacją, ale w 2016 roku wrócił i to z pełną siłą. Założył czasopismo internetowe o takiej trudnej nazwie Włychwita, co po polsku oznacza wołchwowie. Nie miałem pojęcia, co to jest. W religii Słowian byli to wróżbici, Magowie Szamani. Weszłam sobie na tę stronę internetową i tam już naprawdę szalone rzeczy się dzieją. Mamy na przykład dział Apteka Boga. Tam są różne artykuły na temat alternatywnej medycyny, homeopatii, magicznej botaniki. Oferowane są także ciekawe usługi, na przykład konsultacje astrologiczne, interpretacje snów, leczenie duszy, a także szkolenia dla ludzi i firm, twórcze życie. W mojej głowie pojawiły się dwa pytania. Co za ludzie płacą za takie rzeczy, ale jak widać, z pewnością chętni się znajdują. Ale prawda jest też taka, że w Bułgarii ezoteryzm i te tematy są bardzo popularne. Być może jeszcze o tym kiedyś powiem przy okazji jakiegoś innego tematu. Więc chyba nie jest trudno tutaj rozwijać tego typu biznes. Drugim pytaniem, które pojawia się w mojej głowie, Ważniejszym jest, jakim cudem ten człowiek był nauczycielem filozofii w liceum. Nie wiem. I jeszcze taka ciekawostka na koniec: że w Bułgarii też są anastazjanie, którzy swoje osady zakładają w górach Stranża. Chyba nie ma wiel wiele takich osób. Nie jest to na taką skalę jak w Rosji, gdzie tych osad jest chyba kilkadziesiąt, z tego co widziałam, ale dzieje się to. Polscy też są osoby zafascynowane tą koncepcją. Czytałam nawet kilka wywiadów z osobami, które są związane z tym tematem. I no, jest to ciekawe doświadczenie. To już koniec tej historii. To jest bardzo dziwna historia, tak? Nie ma takiego satysfakcjonującego zakończenia, jakie byśmy chcieli, raczej pozostawia wiele pytań. Ja się na przykład zastanawiałam, czym są sekty, jak je odróżnić. Czy Angel był według Was pośrednio odpowiedzialny za śmierć chłopaka? Piszcie w komentarzach, co myślicie, jestem ciekawa. Tak jak mówiłam, dzisiaj jest 6 marca. Mam nadzieję, że za tydzień, jak zamieszczę ten odcinek, świat będzie lepszy. Bardzo bym tego chciała. Na razie nie jestem aktywna na Instagramie, kompletnie tego nie czuję. Staram się szukać normalności poza nim. Ale tak jak już mówiłam na początku, ten podcast postanowiłam. Cały czas nagrywać. Także dziękuję bardzo za odsłuchanie. Za dwa tygodnie będzie kolejny odcinek. I sława Ukrainii.